Cześć, z tej strony Misteriadio i zapraszam Was na szybki tutorial, poradę, jak poradzić sobie z obrazkami w trybie multichannel. Są to dosyć problematyczne obrazki, ponieważ nie można z nimi... Są to dosyć problematyczne obrazki, ponieważ nie można nimi tu za dużo manipulować. Jak widzimy, mamy przykładowy obrazek PSD w trybie multichannel. Trybie multichannel, no i niewiele z tym można zrobić. Wszystko, jakby wszystkie składowe tego obrazka zawierają się w jego kanałach. Mamy tutaj każdy kolor, każda składowa jest w kanałach i nimi za mocno nie można manipulować. Utworzenie nowej obrazki poprzez opcję, na przykład czasami można używać Apply Image, nie utworzy nam nowych warstw tutaj. I to jest problem dla dalszej manipulacji. Jak sobie z tym poradzić? Tworzymy drugi obrazek, powiedzmy tych samych rozmiarów jak nasz oryginał. Później jak będę mówił, to będę ten obrazek nazwał oryginałem. Open as Smart Object. Sobie otworzymy to. OK. To będzie nasz obrazek docelowy. Tak będę go później też nazywał. Docelowy. Oryginał. Docelowy. I jeszcze raz otworzymy sobie jako smart obiekt. I to będzie nasz próbnik. Próbnik dla pobrania kolorów. I zaczniemy sobie od tego próbnika. Klikamy prawym klawiszem myszy na warstwie, robimy flatten image i gotowe. Stąd będziemy pobierali kolory. Jak widzimy, mamy kolor zielony, zielonkawy, żółto-zielony, czerwony. Tutaj to wynika z nakładania się różnych warstw, to potem zrobimy ładnie. Mamy kolor biały i mamy kolor szary. Tak samo to wynika właśnie tutaj z kanałów w oryginale. Zielonkawy, szary, czerwony chyba. Teraz zobaczymy, nie czerwony, ten jest zielonkawy, ten jest czerwonawy, ten jest szary, a to jest biały. I sobie włączymy to wszystko. OK. Nasz próbnik do kolorów zostawiamy sobie na później. Wracamy do oryginału. W oryginale, będąc w kanałach, z kontrolem klikamy na obrazku. Nie na nazwie, tylko na obrazku. I zaznaczamy w ten sposób całą tą warstwę. Tutaj nam zaznacza wszystkie te elementy. Robimy Ctrl-C dla skopiowania. A, jeszcze tutaj po prostu też spłaszczamy obrazek, flatten image i zamalowujemy to na czarno przy okazji. Black. OK. Tworzymy sobie nową warstwę. I w tą warstwę, wcześniej skopiowany z oryginału, wklejamy nasze zaznaczenie z poprzedniego. Nic nie widać, dlatego że no tak to działa. Nie wychodząc, nie robiąc nic innego, znowu z kontrolem klikamy na to, co wkleiliśmy. Jak widzimy, jest zaznaczenie. Zaznaczenie jest w środku puste. Dlatego Edit, Fill i wypełniamy je jakimś kolorem. Od razu zrobimy sobie taki bajer, że pobierzemy sobie właściwy kolor od razu tutaj z palety. I teraz popatrzmy. W oryginale, jeżeli wyłączymy warstwy wszystkie, to nasz zielony jest zielonym takim ciemnawym, czyli ten ciemnawy musimy pobrać.
Gdzie on jest? To jest ten ciemnawy kolor. Próbnik. Jesteśmy w naszym próbniku. Pipeta. Wybieramy kolor. Klikamy dwa razy. Klikamy raz na kolor. I tu mamy kod koloru. Zaznaczamy go. Ctrl-C. Kopiuj. Wchodzimy w nasz obrazek finałowy. I teraz Edit, Fill. Wybieramy kolor i tutaj wklejamy tam ten skopiowany kod koloru. To jest nasz kolor. OK. OK. Jak widzimy, wypełniliśmy wszystko właściwym kolorem. Naciskamy Ctrl D i anulujemy nasz wybór. Tak to wygląda. To jest nasza pierwsza warstwa. Wracamy sobie tutaj na layery. Tą samą procedurę musimy powtórzyć dla kolejnych trzech warstw. Z tym, że tą sobie nazwiemy od razu jako zielony. O, żeby sobie ułatwić potem orientowanie się w temacie. Wracamy do oryginału. Też Ctrl-D, żeby wyłączyć zaznaczenie. Kanały. Zaznaczmy sobie ten kolor. To jest czerwony. OK. Czerwony, taki ciemnawy. Klikamy z kontrolem na ikonkę, na podgląd. Mamy zaznaczone. Ctrl-C naciskamy, czyli kopiujemy zaznaczenie. Wklejamy je tutaj. Przechodzimy w warstwy. Znowu nic nie widzimy, nic się nie stało. Nie ma problemu. Przechodzimy tutaj. Ten kolor to jest o ten tu czerwony, ciemny. Pobieramy sobie go. Pobieramy numer koloru. OK. Wracamy do naszego obrazka. Klikamy z kontrolem na podglądzie. I to, co zaznaczyliśmy, tylko te obszary, które zaznaczyliśmy, wypełniamy kolorem. Tu wklejamy kod koloru i wypełniamy. Ctrl-D likwiduje nam zaznaczenie. Widzimy, mamy teraz obydwa. Są one trochę przesunięte względem siebie i zaraz potem to będziemy musieli jeszcze wyregulować, ale na razie po prostu utwórzmy wszystkie warstwy. Nazwijmy tą warstwę czerwony. Czerwony. OK. Wracamy. Teraz Ctrl-D, tu wyłączymy zaznaczenie. Przechodzimy do warstwy białej. Tu sobie wyłączmy. O, nasza warstwa biała. Z kontrolem klikamy na podgląd, zaznaczamy. Ctrl-C. Tu nie musimy kolorów pobierać, więc sobie od razu to ładnie ogarniemy. Tworzymy nową warstwę. Wklejamy w nią Ctrl-V nasz kolor biały. I jak widzimy, jest to już zaznaczone. Jeszcze chwilkę upewnię. A tu mamy jakieś takie czarne. Więc po prostu to wszystko sobie wypełniamy. Fill. Kolor white. O, i wypełniło nam na biało. Elegancko. Tutaj, jak widać, właśnie wszystko jest przesunięte, ale to sobie wyregulujemy na samym końcu, pod koniec. Ostatnia czynność, ostatnia warstwa. A, jeszcze nazwiemy sobie w naszym finałowym to jako biały. Biały. Tworzymy od razu nową warstwę. OK. I co teraz? Wracamy do oryginału. Wyłączamy zaznaczenie Ctrl-D. W kanałach włączamy ostatnia warstwa, szara. I teraz jak wcześniej. Z kontrolem klikamy na podglądzie. Tu przechodzimy, żeby było aktywne szare. Ctrl-C. Wchodzimy
do naszego obrazka próbnika i trzeba będzie pobrać kolor szary. Jaki to jest szary? No, to jest 50% szary, więc można przez kopiowanie numeru albo wybrać 50% szarości potem. Ajaja. Control. Control. Tutaj ważne, żeby co jest grane. A, nic nie wkleiliśmy. Ajaja. Za szybko. Jeszcze raz. Tutaj zaznaczenie mamy zrobione. Control C. I wklejamy. Jest. Teraz klikamy na tym znowu z kontrolem na podglądzie. Zaznaczamy ów podgląd. I wypełniamy go. Albo kopiując kolor jak wcześniej, albo po prostu fill, gdzie jest fill. Fill white. 50% szarości. OK. Wyłączamy przez Ctrl D. I mamy, nazwijmy to sobie szary. I teraz pytanie, jak to sobie ładnie zgrać? Możemy spróbować zaznaczyć wszystko i to scentrować. Ale nie wiem, czy to się nam pokrywa. Więc wchodzimy do Ctrl D, tutaj w oryginale Ctrl D wyłączamy. Włączamy wszystkie kolory, jakie mamy, wszystkie warstwy, wszystkie kanały. I sobie wybieramy jakieś miejsce, gdzie widać większość kolorów. Powiedzmy ten zakręt tutaj. OK. Wchodzimy do naszego próbnika. I to jest ten zakręt tutaj. Warstwy w docelowym, finałowym. Cały myk polega na tym, że nasz kolor szary musimy przesunąć sobie jako ostatni. I reszta powinna nam zadziałać. Teraz tylko trzeba to ładnie scentrować. Wyłączamy. Zostawiamy szary i zielony. Patrzymy na oryginale, jak one są położone względem siebie. Mamy tu punkcik, tutaj 3, tu 2. O. Weźmy to, włączymy autoselect, żeby nam nie wybierało jakichś innych warstw. Łapiemy za zielony i sobie możemy tutaj to wszystko przesuwać, ale mamy problem, jak to ustawić. Cofniemy. Tu mamy jeden punkcik. 4, 3, 4, 3, 4. I 3. Na tym trzecim mamy punkcik na dole szary, tylko jeden, więc to powinno być raczej tak ustawione. No dobrze. Tak mi się to wydaje, że będzie ok. Włączamy następny, czerwony. Podglądamy sobie, jak jest czerwony ustawiony. Tu mamy tak T4, T3 i tu mamy czerwony kwadracik, więc łapiemy 4 i to jest tu i to jest chyba tak. Tu mamy plusik, tu mamy tak. No właśnie, nie do końca tak to dobrze wygląda.
Wonasz zielony. Teoretycznie powinno to leżeć tutaj. I nasz biały. Tu mamy 3. I tu mamy białe. Weźmy biały. Jak tutaj jest biały ułożony? Jak tutaj z tym białym? To trzeba właśnie sobie wszystko ładnie pozgrywać. Mi się wydaje, że to jest coś w tym stylu. 3. Może to w ten sposób. Załóżmy, że to będzie w ten sposób. Nie wygląda to tak jak oryginał jeszcze, dlatego że ktoś przy tworzeniu tych wszystkich procesów używał mieszania barw. A więc w białym utwórzmy sobie overlay, w czerwonym utwórzmy sobie overlay, a w zielonym pin light. O. Wróćmy do sobie, do naszego zakrętu tutaj. I teraz będziemy mieli może lepsze rozeznanie. Zobaczmy, tutaj mamy ten krzyżyk. I tutaj tak. Tak to by wyglądało. Zielony. Zielony. Zasadniczo dobrze jest chyba. Czerwony. Momencik. To właśnie jest cała sztuka ustawienia. Tu mamy 3 i zielono. Damy go na chwilę na normal. Jak to wygląda? Raz, dwa i 3. Kwestia zgrania wszystkiego z kolorami. To by było w ten sposób. Zielony. Tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy jakieś inne miejsca, na przykład tutaj. Przy tym łuku brwiowym może będzie łatwiej się zorientować. O, i mamy. Tak, 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 tak.
Tutaj pin light damy. Może to będzie lepiej wyglądało. No i jest to mniej więcej to samo. OK. Dobrze. No i mamy wszystko złożone do kupy. To jest nasz finałowy obrazek, a więc szary na samym dole, reszta w kolejności jak tworzyliśmy. Mamy szary normal, zielony pin light 100%, czerwony overlay 100%, biały overlay 100%. Teraz tak, jeśli chcemy, możemy jakby nasz finał zamknąć na dwa sposoby. Chodzi o to, że jeżeli ja teraz zaznaczę wszystkie warstwy i zrobię merge, to tutaj troszeczkę nam się zmienią ustawienia. Merge layers. Troszeczkę to inaczej wygląda. Jeżeli nam to odpowiada, to jest OK. Możemy sobie jeszcze tą czaszkę przesuwać. Jeśli wyłączymy tło, to możemy to na różne tła wrzucać i tak dalej. Jeżeli natomiast nam nie odpowiada, to chcemy zachować te mieszania takie, jak tam były, wygląd, to cofnę tutaj, zostawię te kolory. Jeżeli chcemy to mieć dokładnie tak jak tutaj, czyli powiedzmy, jeżeli po merchu, powiedzmy, po złączeniu tych warstw pojawiają nam się tu gdzieś białe, jeszcze dodatkowe odcienie, a nie chcemy. Chcemy dokładnie tak jak było, tylko bez czarnego. To musimy spłaszczyć cały obrazek. Klikamy prawym klawiszem, Flatten Image. Mamy to na płasko, nic się nie zmieniło z kolorami, z mieszaniami. I musimy wtedy tutaj Select. Color range, zakres kolorów, mniej więcej na 50% zostawić, wybieramy czarny i tu zostawiamy jako invert. Tu od razu nam zaznaczy czaszka, a nie tło, bo tak to byśmy i tak musieli odwracać zaznaczanie. Robimy invert, mamy zaznaczoną czaszkę. Regulując to, pokazujemy jak dużo chcemy zaznaczyć. Przy 50% to wychodzi bardzo dobrze. Naciskamy OK i mamy zaznaczoną czaszkę. Wszystko co nie jest czarne. I teraz przy pomocy skrótu Ctrl J duplikujemy warstwę. Tutaj sobie utwórzmy jeszcze jedną warstwę i zamalujmy ją sobie jako fill black. O, tą osobę możemy nawet wyłączyć, nie widać jej. I mamy naszą czaszkę dokładnie tak, jak ją stworzyliśmy z mieszań kolorów. Możemy sobie ją przesuwać, używać na różnych tłach, drukować i tak dalej. Cała reszta zabawy polega już na wyregulowaniu kontrastów, kolorów. Możemy na przykład, nie wiem, wyregulować kontrast, jasność, troszeczkę jaśniej, troszeczkę bardziej kontrastowo, na przykład mniej kontrastowo. Zmienić tonację kolorów, w sensie nawet odcień taki ogólny. Bardziej w czerwień, bardziej w zielone, bardziej, no, jak już kto lubi, anuluj. Kto co lubi, możemy sobie na przykład wyregulować konkretne kolory, na przykład, że te ciemne, czyli cienie, będą bardziej w czerwień wpadały. Będą lekko schłodzone, czyli w brąz na przykład. Innym sposobem eksperymentowania jest to, że na przykład zostawiamy nasz oryginał, czyli zamkniemy, czekajcie, otworzymy i teraz ta nasza czaszka, tutaj sobie patrzymy na różne tryby mieszania. Mogą nam dawać różne
różne efekty. Załóżmy, że ktoś chce taką czaszkę wydrukować. No i jak to zrobić? Bardzo prosto. Zaznaczamy sobie wszystko, jak było. Robimy flatten image. Ctrl J. I znowu ponownie mamy tą czaszkę, tylko tym razem już momencik, tutaj sobie utworzę nową warstwę, zamaluję ją na czarno. Chwila. Black. I mniej więcej to jest jakby odbicie tego, co mieliśmy przed chwilą. Wszystko, kolory, można to sobie już regulować. No, także jeżeli to był bardzo przydatny tutorial, mam nadzieję, że się przydał. Polecam mój kanał. Będę starał się stopniowo robić filmiki, kontynuować tutorial, serię tutoriali dla nowicjuszy, którą zacząłem. Zasubskrybujcie kanał, wtedy będą jakieś tam do Was dochodziły jakieś nowości, informacje, że o, wrzuciłem jakiś filmik. Możecie wtedy sobie go na bieżąco oglądać. Polubcie filmik, obejrzyjcie, polećcie znajomym. Polećcie również kanał. Dziękuję za uwagę i polecam się na przyszłość.